Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest to już trzeci uczelniany konkurs plastyczny imienia Piotra Wójciaka, UAM, z cyklu Studenckie Impresje 2019. Konkurs odbywa się w ramach 22. Festiwalu Nauki i Sztuki oraz obchodów stulecia Uniwersytetu Poznańskiego, obchodów jubileuszowych. Jest to już trzecia edycja ogólnouczelniana. Wcześniej było 8 edycji międzywydziałowych. Konkurs był organizowany przez Wydział Studiów Edukacyjnych i Wydział Nauk Społecznych. Na tegoroczny konkurs wpłynęły 54 prace z następujących wydziałów. Wydziału Studiów Edukacyjnych, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Historycznego, Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Neofilologii, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Finał konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 10 kwietnia tego roku, w przyszłą środę. Serdecznie Państwa zapraszamy, a wszystkich studentów zapraszamy na przyszłe edycje. Dziękuję bardzo. Mam przyjemność znaleźć się w otoczeniu jurorów trzeciego uczelnianego konkursu plastycznego UAM imienia Piotra Wójciaka pod tytułem Studenckie Impresje. Mamy dwóch fantastycznych artystów plastyków w naszej komisji, w naszym jury. Są to nasi goście, tak zwani zewnętrzni. Przedstawiam więc pana profesora zwyczajnego, doktora habilitowanego Andrzeja Macieja Łubowskiego, kierownika katedry rysunku, malarstwa, rzeźby i sztuk wizualnych Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Pana profesora specjalnie przedstawiać nie trzeba, bo jest znanym malarzem, wybitnym o szczególnych zdolnościach i osiągnięciach artystycznych. Drugim gościem jest pan profesor doktor habilitowany Piotr Chojnacki, siedzący po mojej prawej stronie, z Wydziału Sztuki Mediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, wybitny fotografik o serię wspaniałych wystaw, publikacji. Jest nam niezwykle miło gościć również pana profesora. Brakuje dzisiaj, ale za chwilę do nas przybędzie kolejny juror, dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych, pani profesor, zwyczajna doktor habilitowana, Agnieszka Cybal-Michalska. Następnym naszym jurorem jest pan profesor Jacek Zydorowicz z Instytutu Kulturoznawstwa, który wspomaga nas swoją wiedzą, umiejętnościami. Dziękuję bardzo również za obecność. I nic by się nie wydarzyło pod względem organizacyjnym aż tak pięknie jak jest, gdyby nie pani magister Marta Kędzia z Zakładu Edukacji Artystycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych naszego Uniwersytetu. Dzisiaj będziemy gorąco dyskutować na temat prac. Zauważamy na pierwszy rzut oka, że prace są bardzo intrygujące, interesujące, aczkolwiek pamiętamy, że konkurs jest zorganizowany dla amatorów, dla studentów Uniwersytetu Poznańskiego z różnych wydziałów, z różnych specjalności, studiujących w różnych trybach i stacjonarnych, i niestacjonarnych, i podyplomowych. I ma rozbudzić ich pasję tworzenia. Dla studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych jest to konkurs o tyle ważny, bo wychodzimy z założenia, że twórczy nauczyciel równa się twórcze dziecko, więc żeby zrozumieć proces twórczy dziecka, staramy się motywować naszych studentów do tego, żeby podejmowali działalność twórczą. Bardzo ważną rzeczą są nagrody oraz sponsorzy tego konkursu. Konkurs odbywa się dzięki ogromnej życzliwości pani profesor Agnieszki Cybal-Michalskiej, dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych oraz pana profesora Jacka Sujki, dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Pierwszą nagrodę ufundował jego magnificencja rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pan profesor Andrzej Lesicki. I nie jest już tajemnicą, ponieważ ogłosiliśmy w mediach, że jest to hulajnoga elektryczna.
Do tej hulajnogi jest mały załącznik, ale równie intrygujący i ciekawy, który będzie niespodzianką i rozszyfrujemy to podczas wernisażu. Oprócz tego są kolejne nagrody. Drugą nagrodę ufundowała pani profesor Agnieszka Cybal-Michalska, dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych. Nie możemy powiedzieć, co to jest. Dowiemy się podczas wernisażu. Trzecią nagrodę ufundował pan profesor Jacek Sujka, dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Została również ufundowana nagroda specjalna, a także jeszcze trzeba dodać, że nagroda specjalna jest corocznie fundowana przez rodzinę naszego patrona Piotra Wójciaka, która licznie przybywa na wernisaż i zawsze jest bardzo wzruszona tym faktem, że ten konkurs istnieje i bardzo dobrze się rozwija. Następną nagrodą, oprócz specjalnej, jest nagroda akademicka i do tego zostały ufundowane trzy wyróżnienia, również bardzo atrakcyjne. Możemy opublikować na dzień dzisiejszy tylko nagrodę magnificencji rektora, natomiast jakie będą następne? Zapraszam wszystkich Państwa na wernisaż, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród odbędzie się do 10 kwietnia, w środę, o godzinie 13 w kampusie Szamarzewo, w kolegium imienia Floriana Znanieckiego na parterze. Serdecznie zapraszam.